Cześć, jestem Pascal i nauczę was jeść i zdrowo, i smacznie. Pokażę wam 5 przepisów na posiłki, za które dacie się pokroić. Jedziemy. Podstawową zdrowej diety jest piramida żywieniowa, w której skupione są grupy produktów potrzebne człowiekowi dla zdrowego rozwoju. Pamiętaj, aby jeść produkty z każdego piętra piramidy. Każdego dnia! U samego podnóża naszej piramidy znajduje się aktywność fizyczna. Zaleca się co najmniej 60 minut dziennie. To niewiele, prawda? Można biegać, jeździć, tańczyć, grać na boisku, a zamiast jeździć windą, chodzić po schodach. Codziennie ruch korzystnie wpływa na kondycję fizyczną i sprawność umysłową oraz prawidłową sylwetkę. Zadbaj, by twój każdy dzień był aktywny, bo to zaprocentuje. Pierwsze piętro piramidy to produkty zbożowe. Zacznij dzień od musli czy płatków owsianych. Ja zawsze dodaję do nich suszone lub świeżych owoców. Na przykład truskawki, maliny, banan czy jabłko. Bo ja lubię takie bomby witaminowe. Ta kategoria to także kasza gryczana, ryż, makarony, który połączy z produktami z innej kategorii. Nudy przełamie. Na pewno chleb razowy czy grahamka to wiele zdrowsza niż białe pieciwo. Daj się ponieść silną stronę mocy. Podczas kanapkomanii. Każdego dnia powinnaś zjeść produkty z tej samej części piramidy, by zdrowo rosnąć i mieć energię na cały dzień. Druga kategoria naszej piramidy sprawdzi, że się poczułeś naprawdę kolorowo. To warzywa, pomidor, ogórki, papryka, brokuły, czy ziemniaki, dynia, marchew, czy fasola szparagowa. Sam zdecyduj, który z warzyw najbardziej lubisz. I po prostu je jedz! Kolorowe szaleństwa dopełniają jeszcze owoce, jak jabłka, gruszki, śliwki, truskawki, grejpfruty, czy pomarańcz. Każdy z nich zapewnia ci owocny dzień. Nie zapominaj o siłę witamin, żmiącej w każdym owocu i warzywie. Dodawaj je do kanapek, mięs i jedz na deser. Zobaczysz, że każdy posiłek nabierze kolorowego wyjawu. Trzecia kategoria to białe szaleństwo. Pełne zdrowego białka i wapnia dla mocnej kości i zębów. Z czym byłoby świat bez mleka, jogurtu, kefiru, twarogu czy żółtego sera? Pamiętaj, aby podczas jazdy każdego dnia zarzucać 3-4 porcje tych produktów. Czwarta kategoria to bardzo ważny punkt codziennej diety. Morskie ryby. Jaja i mięso drobiowe, wołowe i chude wieprzowe oraz... nasiona roślin strączkowych. Spożywaj jedną lub dwie porcje każdego produktu, a najlepiej stosuj je zamienne. Które z tych produktów są według ciebie najbardziej kuszące? Makrela, łosoś, śledź, dorsz, czy filet z kurczaka, a może fasola, groszek. Sprawdź, by twój posiłek był naprawdę super. Ostatnia, piąta grupa to tłuszcze. Unikaj fast foodów, które zaśmieciają twój organizm. Prowadzą do wielu groźnych chorób. Zamiast tego dodaj do sałatki z warzyw trochę oleju roślinnego. W ryba odnajdziesz potrzebne kwasy tłuszczowe. To znaczy omega 3 i witamina D, które dodają ci zdrowia na każdy dzień. A wtedy rozwiązanie każdego zadania pójdzie gładko. Własnoręcznie przygotowanie jedzenie może smakować lepiej niż chipsy, hamburgery czy frytki. Zamienię na tłuszcze w naturalnej postaci, znajdują się na przykład w ryba, aby zdrowo rosnąć. Sam znajdź ciekawy pomysł na przygotowanie swojego posiłku. Wykaż się wyobraźnia prawdziwego szefa kuchni. No dobra, teraz punkt 1. Śniadanie. Śniadanie to źródło energii na cały dzień. Dlatego ten posiłek jest niesamowicie ważny. To on da ci siłę, by osiągnąć sukcesy zarówno na testy z polskiego, jak i na boisko. Aby być jak Messi czy Radwański. Na śniadanie powinieneś zjeść musli lub płatki owsiane.
Ważne jest, aby codziennie zjeść 3-4 porcji mleka lub produktów mlecznych. To znaczy jogurty, kefiry, sery. Sam wybierz, czy wolisz musli z jogurtem, kefirem, czy po prostu mlekiem. Śniadanie to także kanapki z dużą ilością warzyw. Zadbaj, by były kolorowe. Wybierz ulubione warzywa i przygotuj z nimi kanapki. Możesz je pokroić i schować do pudełka. Miło będzie zjeść w szkole. Pamiętaj, że owoce i warzywa powinny być obecne w każdym posiłku, nie tylko podczas śniadania, który od dziś nazwiesz Śniadanie Mistrzów. Jeśli tylko możesz, do szkoły idź na piechotę. Jedź na hulajnodze lub na rowerze. Jeśli mieszkasz w bloku, staraj się zawsze wybierać schody zamiast windy. Ruch jest tak samo ważny jak pierwsze śniadanie. Jest! Czas na drugie śniadanie. To taki uzupełniasz energii pomiędzy śniadaniem a obiadem. Zasłużona przerwa po 3 pierwszych lekcjach. Skoro zjadłeś muszli na śniadanie, drugie śniadanie najlepiej oprzeć na kanapka, które więcej nie będą nudne. Przygotowanie kanapek ozdobionych warzywami to naprawdę niezła zabawa. Popatrz. Bierzesz najlepiej ciemny, czyli razowy lub biały chleb, czyli źródło błonnika. Do tego masło, sałata, pomidor, ser żółty i wędlina lub kawałek łososia czy innej ryby. Czy czujesz ten pyszny smak? Mistrzowska kanapka może być zjedzona z pomidorami, zielonym ogórkiem lub większa ilość rzodkiewek. Po paru kęsa możesz śmiało biec na WF. Ścielasz bramki, grasz w siatkówkę, czy w kosza. Bo ćwiczenie na WF jest naprawdę spoko. Bo aktywność to same korzyści. Jesteś bardziej odporny na szkolny stres, masz lepszą koncentrację i lepiej przyswajasz wiedzę na lekcjach. Poza tym ruch sprzyja utrzymaniu kondycji i dobrej sylwetki. Oraz wpływa na poprawne sery. Wow, jak to gładkie, Pascal. To się naprawdę opłaca, uwierz mi. Dobrym pomysłem jest zabrania pudełka, w którym ukryłeś świeże warzywa. Będzie to świetny dodatek do kanapek podczas przerwy. Pokrojone owoce lub warzywa w pudełku na żywność możesz zabrać ze sobą wszędzie i zjesz w każdej chwili. Pamiętaj, że drugiego śniadania warto też wypić pyszny napój mleczny. Takie drugie śniadanie doda ci skrzydeł. Cały dzień dał ci w kość? Obiad pozwoli ci naprawiać sił. Nie inwestuj w kaloryczne fast foody, które może wyglądają smaczne. Ale zobacz. Ja! Kryją w środku niezdrowy tłuszcz. Zamiast tego zadbaj o solidny posiłek. Pomogę ci go przygotować, nie przejmuj się. Ja zawsze wybieram drób lub rybę. Możemy je usmażyć na patelni z użyciem małej ilości tłuszczu. Dodać warzywa i ziemniaki na przykład. Ryby to smakowity posiłek bogaty w niezbędne zdrowe kwasy tłuszczowe, nazywany omega-3. Do ryb brokuły, bo to kwas foliowy, który korzystnie wpływa na system nerwowy i koncentrację. Buraki i pomidory, bo to duże źródło potasu pomagające utrzymać ciśnienie krwi na właściwym poziomie, a makrywka to witamina A, czyli beta-karoten, który pomoże ci w utrzymaniu zdrowej skóry oraz wpływy na dobry wzrok. Jeść warzywa. Ale jak? Surowe, gotowane, duszone, zapiekane, połączone w surówkę, sałatkę lub jako dodatek do sosu. Im większa różnorodność na twoim talerzu, tym lepiej. A twój obiad nigdy, naprawdę nigdy nie będzie nudny. Zupa pełna krupiących warzyw to kolejna pyszna ich porcja. Może to ty niedługo zastąpisz mnie na ekranie w programie kulinarnym na przykład. Podsumując, gotowanie może być dobra zabawa i nie zajmuje dużo czasu. Nie zapominaj też o piciu. Najlepiej pragnienie gasisz wodą. Szklanka soku też będzie dobrym napojem. Może to być sok z kartonu lub wyciskanie owoców. Najzdrowszy napój to woda, do której możecie wycisnąć świeżą cytrynę i dodawać troszeczkę mięty. Pamiętacie, że nie powinniście pić słodkich gazowanych napojów.
półlitrowa butelka takiego napoju to aż 50 gram cukru, czyli 10 kostek. Dacie wiarę? To zabójcza dawka dla waszego organizmu. Olejcie niezdrowe napoje. Pijcie naturalne, czysta wodę. Po obiedzie czas na podwieczorek. Zapraszam na owocowa wariacja Pascala. Wyciskaj świeże soki z jabłek, z marchwi, truskawek, czy citrusów takich jak pomarańcze, grejpfruty. Poczuj oświeżenie i bądź fresh. Jedz sałatki z owoców i spraw, by twoje kubki smakowe eksplodowały dzięki witaminowej bombie. Smakuj, eksperymentuj z owocami, które dotąd nie jadłeś. Na przykład o ananas. O, mango, melon! Zmieszaj je z owocami, które bardzo dobrze znasz, czyli jabłko, gruszki, śliwki, pomarańcza, grejpfrut czy banan. Stwórz własne kompozycje smakowe, za którymi przepadasz. Daj się ponieść owocowej wariacji. Po krótkim odpoczynku czas na spalenie kalorii w ruchu. Jazda rowerem, bieganie z psem, gra na podwórku, zabawa na placu. Zabaw to ważny element zdrowego stylu życia. Zaledwie 60 minut pozwoli ci szybciej i efektywniej odrabiać lekcje. Pisasz testy i być bardziej wytrzymały na boisku, w tańcu, bieganiu, podczas codziennej czynności. Zapewnij sobie lepsze samopoczucie dzięki aktywności fizycznej. Sam wybierz aktywność, którą lubisz. Zadbaj o zakończenie dnia godne z mistrza. Przygotuj kanapki i zrób sałatę z warzyw, którą będzie smaczna i oczywiście zdrowa. Baw się kolorami, mieszaj warzywa i smaki, by osiągnąć warzywny Eden. Dowiedz się, jakie konfiguracje warzyw najbardziej ci odpowiadają. To zabawa, w której stawka są witaminy. Jeśli nie chcesz jeść surówek czy sałatek, pamiętaj, że szczególnie w okresie letnim możesz przygotować pyszne szaszłyki z warzyw, które usmażysz na grillu. Nabij na patyczki do szaszłyków pokrojone pieczarki, żółta i zielona papryczkę, oliwki czy pomidora. Wrzuć to na grilla lub do piekarnika. Wow! A jak dotąd nudne i ciężko strawne kolacje zamieniają się w zielone i ciekawe uczty warzywne. Zostań zielony okrywca, zamiast jesz rutinowe i tłuste posiłki. Uwaga, uwaga! Teraz przedstawię ci parę zasad, w których powiem, czego unikać, by zdrowo rosnąć i mieć siłę do nauki i aktywności. Zasada pierwsza. Ograniczysz cukier i oczywiście słodzicie. Zrezygnuj ze słodkich napojów. One wszyscy dostarczają zbędne, puste kalorii, które później oczywiście trzeba spalić. Czy wiesz, ile cukru jest w takim małym batoniku? Zapomnij o cukrze. Wyeliminuj go ze swojego codziennego menu. A zobaczysz, jak dużo energii będziesz mieć. Do zabawy i oczywiście do nauki. W zamian jedz więcej owoców i warzyw. Zasada druga. Obstaw sól i słone produkty, a twój organizm poczuje naprawdę ulgę. Wiem, jak bardzo lubisz chipsy, frytki, prażynki i pizzę. Niestety zawierają zabójcze porcje niezdrowej soli. Pozbądź się ich raz na zawsze. Zamiast tego kup świeże warzywa, jedz owoce. Nie dosadzaj posiłków, niepotrzebne. Lepiej dodać do smaku żoła, tymianek, na przykład koperek czy bazylię. Zasada numer 3. Pij dużo wody zamiast słodkich gazowanych napojów. Słodka herbata, słodkie gazowane napoje, oranżada? Nie. Tak naprawdę to właśnie woda jest odpowiednim płynem dla organizmu. Ja wypijam dużo litrów wody każdego dnia i czuję się świetnie. Ale super. Zasada numer 4. Aktywność fizyczna. Nie odkryj Ameryki, jeśli powiem, że ruch to zdrowie. Więc ruszaj się codziennie przynajmniej przez godzinę. Możesz zagrać z piłkę z kolegami lub siatkówkę, szusować na narta. Wychodź z domu nawet wtedy, gdy pogoda nie jest najlepsza. Bądź aktywny w każdy sposób, który ci sprawdza frajdę. Ja na przykład lubię tańczyć. Sam wybierz aktywność, której czujesz się pewniej. I żyj zdrowo! Zdrowo! Yeah!
Podsumując, pamiętaj o 5 regularnych posiłkach. Bogate w produkty mleczne, zbożowe, mięso, ryby, warzywa i owoce. Ciesz się zdrowymi potrawami, bogatymi w niezbędne witaminy i mikroelementy. Bądź aktywny fizycznie, bo prawdziwe życie to zdrowe życie.